Wiesz, co mnie wkurwia, że właśnie przez to, że została taka narracja stworzona, że ja serio jestem zwykłym, normalnym chłopem, miłym, spokojnym. To, że kiedyś stałem na bramkach w klubach i jakby może nie, bo nie byłem to, jakiś... Nie, żebyś mnie zrozumiał, to nie jest tak, że ja chcę stworzyć swój wizerunek negatywny. Nie ty, że ty go tworzysz, tylko jakby taka jest narracja, ja już to zauważyłem gdzieś pod shotami z fejmu i tak dalej. Bramki, Patus Boss wyzywał maksymalnie, teraz bo nazwał jakąś dziewczynę Szrekiem na streamie, to jest kurwa Patus, on by tego rozjebał, to nie stary, to właśnie to tak nie jest, jestem zwykłym gościem, to że kiedyś pracowałem, stałem w klubach i tak dalej, byłem taki jaki byłem, na pewno jestem teraz o 180 stopni innym gościem niż byłem wtedy. Chociaż ja i tak na przykład jestem w klubach, to ja nigdy nikogo nie uderzyłem z ręką na sercu. To ja nie byłem z tych, którzy chodzili i się przypierdalali do kogoś, żeby walić go w pizdę. Ja byłem zawsze tego ostatni i ja stary nie wiem, czy kiedykolwiek kogoś uderzyłem. Raz może w obronie własnej przysięgam ci. Ja w ogóle nigdy nie byłem agresorem. Ja idąc na ulicy, widzisz, na takiej stacji, gość mnie wyzywa, nie uderzyłem go, nie uderzyłbym go. Aha. Byłbym, ile razy byłem na mieście i ktoś mi coś powiedział, ja mówię, spierdalaj, bo ja mam zawsze w głowie coś takiego, po co ja mam kogoś pobić, bo mnie wyzwał, nie daj Boże, wiesz, są debile, co wyzwie cię, obraca się i wali mu bombę. Aha. Stary, ja nie uderzyłem nikogo, przysięgam ci, na ulicy. Z partyzanta, czy w bójkę, jak się wdawałem, to było już to naprawdę, kurwa, ostateczna. Nie, żebyś też mnie zrozumiał, bo wiesz. Ja rozumiem, ale daj mi chodzi skończyć. O to, żeby w tym programie, żebyśmy mieli o czym dyskutować. Ja wiem, więc wiem, nie dam jakiegoś shota bardzo miłego, tylko żebyśmy mieli jakąś ale dyskusję. Właśnie, i właśnie jest takie tworzone, że jestem jakiś, kurwa, obrałka, ale tak się czujesz, że kto? Ja mam wrażenie właśnie, że jestem takim, zrobili ze mnie takiego, kurwa, dzbana Patusa, nie? A ja nie mam takiego wrażenia. Jak robiłem właśnie research do tego odcinka, to ty jesteś bardzo lubiany w internecie. Tak, ale czytałem jakieś też komentarze pod właśnie z tym maksymalnie i tak dalej, że o, lubiłem go, fajny gość z Bungie, ale Patus. No nie, ja nie jestem Patusem, ja nie stoję, kurwa, pod blokiem, nie wyzywam ludzi, nie chodzę, nie pruję się do nikogo. Ja po prostu, jeżeli przychodzi sytuacja, w której, akurat nie mówię tu o tej, co pokazałeś filmik, tylko, że ktoś mnie wyzywa, obraża, to ja sobie, kurwa, nie dam dmuchać w kaszę.